Dzień dobry Państwu. Na rynku staromiejskim w Policach rozmawiam z panem profesorem Bogusławem Liberackim, europosłem, który odwiedził Police w ramach kampanii wyborczej. A ja pana chciałem spytać o rzecz, która no, troszeczkę bardziej dotyczy codzienności, mianowicie problemów zakładów chemicznych Police w połączeniu z polimerami, które są częścią tego kompleksu. Wie pan o tym, że brakuje pieniędzy na dokończenie inwestycji. W zasadzie ona w tej chwili tylko generuje koszty. Mówię o polimerach. Police mają olbrzymie problemy w ramach grupy Azoty. Czy jest jakiś plan na ratowanie Polic, na ratowanie tej sytuacji? Tak, jestem bardzo głęboko zaniepokojony. Nie tylko zresztą ja. W ogóle Lewica ze Zachodnim Pomorzu jest zaniepokojona stanem zakładów chemicznych Police. Dlaczego? Jest to bardzo ważny producent nawozów sztucznych dla polskiego rolnictwa. Ale nie tylko polskiego rolnictwa. Jest to, co stało się, jest dużym zaskoczeniem dla nas, jak można było zakład tak ważny, tak kwitnący doprowadzić do stanu, w którym teraz jesteśmy. Wydaje się, że kroki najbliższe muszą być następujące. To jest ustabilizacja sytuacji z zarządem zakładów. No i ten proces trwa. Po drugie, bardzo dokładny audyt, to słowo audyt robi już prawie, że furorę, na prawdziwego stanu finansów i zdolności produkcyjnych. I wreszcie po trzecie, myślę, że będzie trzeba i z bankami rozmawiać, żeby zawrzeć porozumienie, w jaki sposób znaleźć rozwiązanie finansowe. Sprawa jest ze wszechmiar skomplikowana, ale również fabryka jest tak ważna dla naszej gospodarki, dla regionu. Grozi nam utrata około 1000 miejsc pracy, co byłoby dla Polic katastrofą. Byłoby katastrofą. W tej chwili odbywa się drugi dzień posiedzenia Rady Nadzorczej, na której ma być wybrany zarząd tutaj Polic. I myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby rozpocząć prawdziwe działania na rzecz ratowania Polic, bo do tej pory są 3 miesiące rządu, a tak naprawdę kryzys się pogłębia. Są 3 miesiące rządu, to prawda, ale jednocześnie te 3 miesiące rządu, to pamiętajmy, że tak netto to są 2 miesiące, bo my liczymy, pamiętajmy, że była przerwa świąteczna. Po drugie, pamiętajmy, że musieliśmy się przygotować do tych procesów zmian. Ja tutaj nie w pełni usprawiedliwiam, natomiast niewątpliwie objaśniam, na czym polegała sytuacja. I mam nadzieję, że zarząd możliwie szybko będzie nowy powołany, że będzie to zarząd kompetentny, bo mamy duże zastrzeżenia co do jakości poprzednich zarządów, to z rotacji w składzie zarządu. No i wtedy poczekajmy, myślę teraz, to już będą krótkie tygodnie na to, żeby była prawdziwa diagnoza i zarysowana perspektywa. Z tą nadzieją kończę z panem rozmowę. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Dziękuję bardzo i cieszę się, że jestem w Policach. My również się cieszymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.